Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was w grze o nazwie Pray for the Gods. Jest to gra inspirowana kultowym Shadow of the Colossus. Tylko w tym wypadku mamy tutaj elementy survivalu. Dzielimy się tu w bohaterkę, która będzie starała się odkryć powodu, przyczyny niekończącej się zimy, która nastała w jej krainie. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zacznijmy nową grę. Chciałbym zagrać może na trudnym poziomie. Łódź zabije gracza, gracz utonie, jeśli zabraknie wytrzymałości. Poziom zdrowia nie regeneruje się. Uszkodzenia zadawane przez przeciwników są zwiększone. Okej, okay, opowieści raczej nie chcę, dlatego może zagrajmy w ten sposób. Tryb normalny, że nas to nie zabije, ale głód i wyczerpanie pozytywnie lub negatywnie wpływają na regenerację wytrzymałości. Odporność na chłód z czasem maleje, zarówno podczas zamiecie, jak i bez niej. Myślę, że to będzie taki dosyć standardowy perset, na którym zaczniemy rozgrywkę. Tak więc, zaczynamy. To ostatnie dni ludzkości. Niekończąca się zima dławi życie na świecie. Zdesperowani, aby przetrwać, szukają odpowiedzi w legendzie. Mówi ono o świętej wyspie, na której niegdyś rosły i rozwijały się boskie moce. Wielu śmiałków wypływa, pozostawiając wszystko za sobą, by odkryć starożytne sekrety i przywrócić światu porządek. Nikt nie wrócił. Mróz zaciska okowy i pojawia się pusta, jałowa sol. Chór śpiewa. Dzwonią dzwony, dzwonią dzwony, dzwonią dzwony. Ja wam się przyznam szczerze, włączyłem tą grę na jakieś 5 minut maksymalnie. I bardzo, ale to bardzo zaskoczyła mnie ta pierwsza scena, ponieważ nie przywykłem do takiej głębokiej czerni na intrze. Początkowo myślałem, że jest to jakiś błąd graficzny, a ogólnie styl gry, który jest tutaj przedstawiony bardzo, ale to bardzo przypomina mi Valheim. Zresztą, nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnimi czasy era zombie się skończyła. Oprócz w sumie Back 4 Blood, które ostatnio wyszło. Aczkolwiek zaczęła się era nordycka, era wikingów. Era, w której walczymy albo z bogami, albo przeciwko nim. Jest to dosyć ciekawa koncepcja. I mam nadzieję, że w zamian tego Reinhard Kinga, który powinien być w sobotę, ta gra również przypadnie wam do gustu. Nie wiem, czego się po niej spodziewać. Shadow of the Colossus w sumie widziałem, nie grałem samoistnie. Ale ogólne mechaniki fight bossów bardzo mi się podobały. Więc mam nadzieję, że i ta gra również nas pod tym względem nie zawiedzie, a wręcz pozytywnie zaskoczy, opowiadając swoją historię, która tutaj się wydarzy. A jeszcze na sekundkę sobie tylko... O! Okienko przeniosę, bo nie widziałem dokładnie, ile mam w tej chwili już nagrania. Że ja jestem osobą, która zbytnio nie lubi iść topową ścieżką. Zobaczymy, czy przypadkiem nie ma tu już niczego ukrytego. Ale chyba nie. To tylko jakiś totem. No i mamy te wskaźniki zdrowia. Nie zdrowia, zdrowia, tak dobrze mówię. Zdrowia, głodu, wody oraz chyba temperatury. Zimno było nie do zniesienia, dlatego rozpaliliśmy ogień przy pomocy tego przeklętego ciała, które ciągle mocno płonie, dzień za dniem. Ogień obsuwa zimno, ale nawet on nie potrafi odeprzeć szaleństwa, które pochłania niektórych z nas. Staram się w przeciwieństwie do Reinhard Kinga czytać to bardzo spokojnie i klimatycznie, żeby was jakoś tutaj ten nastrój nordycki wprawić. Ruszmy dalej. Ogólnie powiem wam, że nie wiem, czego się po tej grze spodziewać. Widziałem chwilowe gameplaye, które przedstawiały tą grę na anglojęzycznych stronach. Znaczy w sumie gierka jest nowa, bo wyszła 14 grudnia. Wcześniej była już na Early Accessie, ale chyba globalna premiera dopiero teraz była. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Mamy jakąś jaskinię. Coś się tu chyba świeci.
O, żeby pierwsza znajdźka. Czym jesteś? Znajdź 3 totemy, aby zwiększyć wytrzymałość. No, takie znajdźki to ja lubię. Ogólnie powiem wam, że chciałbym z tego zrobić chyba pełną serię. Prorocy nakazali nam wprowadzić porządek w chaosie. Pieczęcie uwolnią nas wszystkich. Bijcie w dzwony. Ja się takiego wam wspomniałem. Chciałbym chyba zrobić z tego całą serię. Aczkolwiek to wszystko zależy od was. No to w ten sposób. Chyba naciągnąć i puścić. Ogólnie ta gra ma strasznie dziwne animacje skoku, bo nie da się już nic zrobić. Jeżeli się skoczy, to już nie da się nic zrobić, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o... rodzaj skoku i... kierunek skoku. Tam nic nie ma, nie ma. No i sam fakt, że na prawym klawiszu myszki mamy zaczepianie się, jest bardzo dziwne. Nie mogę już iść dalej, ale mogę jeszcze wystrzelić kilka razy linę z hakiem. To powinno wystarczyć na pokonanie tej przepaści i do zaczepienia się o skały, zanim się całkowicie rozpadnie. Być może udać się go naprawić, zanim się całkowicie zepsuje. W przeciwnym razie będziesz musiał wykonać go samodzielnie z drewna i innych materiałów, tak jak ja to zrobiłem. No to czym ty jesteś? Ty jesteś tym hakiem? Używanie haków do chwytania. Wybierz z ekwipunku, celuj i schowaj broń. No dobra, sprawdźmy to. O, to w taki sposób. Ja mogę sobie wykorzystać non stop. To tylko do pewnych miejsc mogę się chwytać. Czy to jest mapa? Mapa, to ta gra się wydaje dosyć spora, jeżeli chodzi o to. No dobra, czym mnie jeszcze zaskoczysz? Może jakiś boss fight? Na sam począteczek? Aha, czyli możemy się czepiać do wszystkich miejsc, na które możemy się wspinać. To też jest ciekawe. No dobra. Widzimy, że to jest dosyć taki gruby śnieg, wysoki śnieg. Pytanie jeszcze, czy my możemy... O, możemy zbierać jedzonko. W ogóle mamy tutaj jakieś przedmioty eventowe, które były od razu w zestawie. Ja tą grę już kiedyś kupiłem, ale nie miałem... Ona była jakoś w ogóle na wyprzedaży, jak była na Early Access, ale nie miałem w ogóle okazji w nią zagrać. Z powodu braku czasu. Krwawe jagody powstają, gdy z gałęzi wypływa sok i zamarza w... Krwawe jagody powstają, gdy z gałęzi wypływa sok i zamarza w małe czerwone jagody. Mogą hamować apetyt, ale muszą pozostać zimne, ponieważ szybko się topią. I tak, jest to jedzonko. Aczkolwiek, no tutaj chyba cieplejszych klimatów nie będzie. Chyba, że ogniska i te inne sprawy. Ty kim jesteś, przyjacielu? Przywiązania trwały tak długo, że liny stwardniały z zimna. Po tak wielu rytuałach to upadło z wyczerpania i pogrzebaliśmy je. Nie jestem nawet pewien, czy jest martwe. Smród, który się z niego unosi, jest nie do zniesienia. Wow! Gro, co ty robisz? To chyba chodzi o tego kolosusa tutaj. Aczkolwiek powiem wam, że nie jestem przekonany jeszcze co do tego języka polskiego. Bardzo miło, że ogólnie twórcy docenili naszą narodowość. Aczkolwiek obawiam się, że może być to tłumaczenie z Google Translate'a. Unik Alt. Czemu ty mi to pokazujesz, co? Żeby coś tu miało być? Aż się trochę obawiam. Aż się trochę obawiam. Nic nie ma. O, czyli możemy umierać. Niedobrze. Jak to nasza wytrzymałość cieplna? Dosyć sporo mamy jej. Ale. Spinaczka tutaj? Powiem wam, że ja bym się rozejrzał. O, tu też było.
Bo co my robimy w tej chwili? Tego nie wiem. O cholera, coś zbudziliśmy chyba. Ty żyjesz? Nie, chyba nie żyjesz. Żyjesz. O kurde, on żyje. Niedobrze. Tak, to ewidentnie żyje. A ja go tak słabo grzmotnąłem. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Dobra, jak cię zabić? Coś tu jest. Coś tu leży. Czym ty jesteś? A, świetnie. Pieczone mięsko. Bo tego mi na pewno brakowało podczas walki z wielkim tytanem. O, dzień dobry. O fuck. Dobra. Ja muszę uciec. Wyciągnij tą broń. O, my się tak podbieramy. Jagódki pewnie. Tak, tak zbieramy. On poczeka. Ty możesz wyciągnąć to coś, co masz. Dziękuję. Oczekuję, iż znajdziemy jakąś broń do walki z tym stworem. Ale chyba to tylko moje płonne marzenia. Dobra, ty jesteś wolny. Nie jesteś szybki, jest git. Czy ja mogę uciec? O, fuck. Cały czas się na spacji tutaj łapie. A mogę zwiać się, a to luz. Nie muszę z sobą walczyć, prawda? Tylko czy... Kurde, my tu już byliśmy. Fuck, czyli co, muszę iść do ciebie? No dobra, walnij się nas raz. Chyba raz możesz, co? Ale ty masz kopytka ładne. Dobra, odpocznij, odpocznij, odpocznij. O, dobra, robi się nieciekawie. Czy tu jest jakieś przejście dalej? Tam było przejście. Dobra, uciekamy. Uciekamy, calm down, spokojnie, uspokój się. Nie ma co się denerwować. On tam sobie chodzi, nic nie robi. Dobra. Tędy. Czy tobie jest zimno? Dobrze widzę? Tak, dobrze widzę. Ty chyba nas ochładzasz, co? Koleżko? No, za ładny tu nie jesteś. Dobra, idziemy dalej. Ty czym jesteś? Oż ty gnido, przewróciłeś nas. Ja mogę iść dalej? Oli moli, dobra. Jest nieciekawie, a tutaj już nic nie możemy zrobić. I co, ja mam cię uderzyć tutaj? W ten sposób cię nie uderzę. Czyli może tu coś zrobię. Skocz w tył, przeskok. No, nie spadaj, proszę. Nie bądź głupia. Co ja ci mogę zrobić? Będziesz żygał tym zimnem, czy nie będziesz żygał tym zimnem? No nic się nie mogę zrobić, niestety. Serio nie mam pojęcia. Mam na ciebie skoczyć? Tak. Ja mam na ciebie skoczyć. O, mam klikać prawym? Dobra, klikam prawym, spoko luz. Mam cię prawie, 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 prawie. Jeszcze trochę, jeszcze raz. Mam stamina spada on stop. Kurde, weź walnij, bo nie widzę, czy ona w ogóle coś tam używa, czy nic nie używa. No, to jest.
To już? Mam inne miejsce znaleźć, czyżby? Chyba tak. Dobra, tylko gdzie ty masz inne miejsce? To jest... Wiem! Ale jestem sfany. Wiem, o co chodzi. Dobra, załapałem. Załapałem mechanikę tego bossa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Rozumiem, iż... Mam wejść tu ponownie. Przeskoczyć. Tylko ty chyba nie masz staminy, czy masz staminę? Jezu, cały czas mi się ta spacja myli. Jaki burak zrobił to na prawie wszystkim myszy? To jest dziwne. Żadna gra tak nie ma. Może tym chcieli właśnie zabłysnąć twórcy. Nie ma, nie. Ej, i tak mi zabrałeś chyba życie, prawda? Kabum. Dobra, ale jak ja na ciebie skoczę? Nie skoczę na ciebie. O, teraz na ciebie skoczę. Teraz jest tam. I teraz jest tu. Raz. Dwa. Trzy. O kurde. Znów się wierzga. Nie wierzgaj, przyjacielu, nie wierzgaj. Dawaj, jeszcze raz. Dobra, chyba już. Czy jeszcze? Już chyba. No, o nie, o nie, o nie. Zejdź teraz tu, teraz tu, teraz tu. Nie patrz na niego, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Dasz radę, kobitko, dasz radę. Jeszcze trochę staminy masz. Trzymaj się, będzie dobrze. Będziesz miała męża, dzieci i świetlaną przyszłość. O dobra, tej staminy to już nam mało brakuje. Czy mało zostało? Nie brakuje. Damy radę? Może damy, może damy. Jeszcze raz. Dobra, chyba się udało. Chyba się udało. Leż i kwicz. Nie było tak źle w sumie, jak się zapowiadało. I rozumiem, że każdy boss ma jakąś swoją mechanikę, jakieś słabe swoje punkty, które musimy używać. Raczej nie będzie tu żadnego hack and slasha. I co, i znów się w kamień zamienisz? Może otrzymamy jakąś nową moc? A, chyba tylko kamień. Chyba tylko kamień, moi kochani. W sumie taki posąg na podwórku. Brzmi ciekawie. O, piesio! Znaczy, wilkesio, nie piesio. Do piesia to mu trochę brakuje. Znaczy, w sumie pieskowi dużo brakuje do wilczka. Aj, zresztą, nieważne. Jestem ciekaw, jak będzie wam się ten gameplay podobał, jak ta seria wam się spodoba. Gameplay to swoją drogą. No, to będzie obiad. Może tak naprawdę będziemy grać tym wilkiem, a nie tą kobitką. Jak myślicie? Piszcie w komentarzu, czym byście chcieli bardziej grać? Nią czy wilczkiem? Bo ja definitywnie wilczkiem. W ogóle ciekawe, jakby stworzyli taki Wolf Simulator. O, latasz sobie w watasze wilków, polujesz na jakieś drobniejsze zwierzątka. Ej, to by było ciekawe. Oj, co do tych basenów, to ja mam straszne, straszne porównanie do naszego Viego. To nie brzmi jako dobry pomysł. Ewidentnie nie. Rozumiem, że to są bossy, które musimy pokonać, czyli zostało nam jeszcze sześciu.
I jeden zniknął. Wydaje się, że to będzie ciekawa rozgrywka, tylko takie mechaniki zwykłe, tak jak tutaj widzieliśmy, czyli musimy wejść na jakiś punkt. Czy to będzie na tyle ciekawe, żeby nas zainteresować? W sumie nie jeden, a trzy, ale no, jednak mechanika ta sama. Ojej, to wielki krzyż. A, to w ten sposób działa. Tak nam się podświetlają obiektywy, które mamy zabić. Ciekawe, ciekawe. No dobra. I co, to nie był wielki basen? No dobra. Po prostu krople spadają. O, a jednak był basen. Dobra. Ale nic nam nie daje. Gdzie teraz się mamy udać? Mamy jakąś mapę. Notatki upadłego, zaginione dzienniki, listy Gorma. Nasz cel jest tutaj. Musimy się wybrać w tą stronę. No to lecimy. Ogólnie grafika nie jest jakaś powalająca, ale powiem wam tak szczerze, że jest klimatyczna. Jest troszeczkę jak Valheim, który grafiką nie powala. Ale w jakiś sposób ma ten swój urok. W ogóle już dawno nie widziałem, co się dzieje w tym Valheimie. Ciekawe, czy coś pododawali nowego. Może i serię z Valheima byście chcieli, nie wiem, zaprosimy Szeskę. Przybój. Używanie żagla. Wow! Ale szybujemy fajnie. To co jest? Aha, czyli w ten sposób odkrywamy mapy. Nie możemy nic zrobić jeszcze. Była interakcja. Nie, była wspinaczka. Była tylko wspinaczka. Dobra, możemy rozwalić skrzynki? Możemy! O, to żeście mnie zaskoczyli teraz. A ja myślałem, że tak sobie tylko walnę w powietrze i nic z tego nie będzie. A tu jednak... Jednak możemy walić skrzynki. Dajcie mi łom i będę jak Gordon w Half-Life'ie. No właśnie, jakby tak w sumie powtórzyć klasykę. O, są strzały, to chyba nie będzie aż tak źle. Czyli będziemy się jednak tłuc normalnie. Nie tylko używając mechanik bossów. Więcej strzału. No dobra, to teraz poproszę łuk. Cóż to jest? Używanie broni białej. Wyciągnij jedynkę i mamy naszego klaba, wooden club. Ciekawie, dobra. Trójką mamy... czy to jest zepsute? Przełącz blokada celu. XC. Co oni tu byli? Kim ty jesteś? A! Ciebie mogę tłuc! Patrz jakie combo, cyk cyk i cię nie ma. Was wszystkich może tak wyciechać? Ja cały czas zbieram jakieś przedmioty i nie wiem jakie nawet. Musimy za chwilę zobaczyć, co to jest. Kim wy jesteście, przyjaciele? Ty się też ruszysz, wiedziałem. Tamta też się ruszy, zobaczycie, jestem pewien. Tamta też się ruszy. Mówiłem? Ja to jestem po prostu bardzo mądrym człowiekiem. To nie tak, że ci co stoją to się ruszą, a ci co siedzą się nie ruszą. To wcale nie jest tak. To na pewno nie jest reguła w tej grze. O, to jest klocz. Jakieś inne drdy małe, czyli jest i crafting. Dobra, to zaraz budujemy chałupę, jak w innych survivalach. Idziemy polować na węże. Śnieżne. W ogóle ciekawe, czy są węże śnieżne. Jak myślicie?
Pewnie nie ma. Ale i tak was zapytam. Widzę łuk. Fuck yeah. Dwójka, celuj, strzelaj. Oj, będzie ciężko się przełączyć. Ty się też ruszysz, koleżanko. Czy mi się strzała zniszczyła? Ja to ja wolę was z tym tuz. Ty się nie ruszysz. O, dobra, to był surprise. Czy tu już mi się zepsuła broń? Da się ją naprawić? Napraw. Dwie liny i jedna lina. Jeden klocz, przepraszam. O kurde. Tu się psują przedmioty. A, czy jakbym zepsutą broń, to walę słabiej. Dajcie mi strzały, ja jestem łucznik z zawodu. Co prawda nigdy w życiu prawdziwego łuku nie miałem w ręku, ale... Ale muszę trochę coś pogadać, nie? Może coś potrafię w życiu zrobić. Ej, czemu ty nie masz czapki? Zmarzniesz. O, już mamy broń. I ta już nie jest zepsuta. Dobra. Ukradliśmy im wszystko, co mogliśmy ukraść. Więc teraz z czystym sumieniem możemy iść. O, ty jeszcze żyjesz. Już nie. Naprawiony błąd. Naprawiony błąd. Tylko tak, tam się mogliśmy wspiąć. Kolejny klocz, kolejna maczuga. Q, patrz, spójrz na ciekawe miejsce. Luki! Tam jest nasz cel, który będziemy pewnie w następnym odcinku już nawalać. Tu możemy zeskoczyć, ale przed tym chcę zobaczyć, czy my jeszcze czegoś tu nie ominęliśmy. I to jest zepsute? Mi się dobrze wydaje, czy to jest zepsute. Prosty hak i hak. Używaj haku. Ja mogę wyłączyć to? Chyba nie. ZCX nie, nie da się. To już mi się nie podoba. No, zeskocz po tej stronie. Dobra, lecimy i tu. Tu jest więcej lutu. Odczep się, F zwolni. Aha. Dobrze wiedzieć. Chowaj tą broń, będziesz walić z rąk. Jesteś Karate Kid, rozwalasz deski rękoma. No i więcej szajsu. Więcej szajsu, którego możemy podnieść. F zwolni. Nauczyłem się już w końcu. Możecie być ze mnie dumni. Dobra, a czy tu możemy wejść? F zwolni. Ach, ale jestem zajebisty. Umiem się puszczać, jakkolwiek to zabrzmiało. Oj, słyszę secret, słyszę secret. A ty gagatko. No to już drugi totem. Zobaczymy, czy nasze ataki są AOE. Są AOE. No nie mów, że nie możesz tego... O, już brak miejsca masz. Rozmontuj to. Tak chcę rozmontować. Żagiel. Unikalny sposób podróżowania. Da się ulepszyć przedmioty. Wow. Kaftan mrocznego sora. Nie, nie będę używał eventowych. Może użyjemy je w następnym odcinku. Zobaczymy. Bardzo interesuje mnie to miejsce, aczkolwiek nie wiem, czy ja tam mogę w ogóle zeskoczyć, wiecie? Jest tu save? Ręczny zapis gry. O, stwórz nowy zapis gry. Świetnie. Więc tak na sam koniec. Kamikaze! Chyba jest open world. Chyba jest open world. I co, i tu nic nie będzie? Taka miejscówka? Coś usłyszałem. Ale to chyba nic ciekawego. A, tu mamy sen nawet. Sen, głód i ogień. To może nie jest pożywienie, a sen. Patrzcie, prawie w dolnym rogu. Tak, tak mi się wydaje. To jest sen. I każde podróżowanie zmniejsza nam chyba
te właśnie wartości. O, to trzeba ograniczać. Dobra, zrobimy jeszcze jeden jump in. Co oznaczają te dźwięki dziwne? Brak staminy? Czyżby? Tu nic nie będzie? Weźcie coś dajcie, bo jestem typem zbieracza. Tak na szybko, jeszcze tu zalukamy. Ale nie, tam chyba nic nie ma, dobra. Zobaczymy sobie jeszcze tam. O ile w ogóle doskoczymy. Chyba nie. A może? Jupijej! O, dobra, udało się. A ty, czy coś tutaj będzie? Czy to są skrzynie? Nie, to nie są skrzynie. Czyli niepotrzebnie zaskakiwałem nawet. Lecimy prosto. Nie, ale widoki to ta gra ma ładne. Widoczki naprawdę ta gierka ma bardzo ładne. No resp się, resp. Niszczymy wszystkie skrzynie. Wszystkie jak leci. Tym skrzyniowym mordercą. No, zabij tą skrzynię, brawo. Jestem skrzyniowym mordercą. Dzień szósty. Broń, którą kupiliśmy, jest krucha na zimnie. Niektórzy z nas zajęli się wytwarzaniem broni z drewna, które jest w obfitości. Te drzewa są jednak dziwne. Obcinamy je dla ciepłej broni, a one odrastają niemal z dnia na dzień. Jakie drzewo to potrafi? Ich korzenie są dziwne, rosną głęboko, znacznie głębiej niż drzewa w domu. Myślę, że są ze sobą połączone. Być może nawet z czymś znacznie większym. Jest siekiera? Ła, dobra, z tą bronią to my każdego bossa zabijemy. O kurde, my tu naprawdę chyba będziemy chałupę budować. Czekajcie, którym klawiszem się... Jedynką? Jedynką. Serio chyba będziemy chatę budować. Dobra kochani, ale... Z tym miłym akcentem... Króliczek, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, nie zabiłem go. Ej, ty jesteś cheater. Dzień trzeci. Zimno jest tu brutalne i nieustępliwe. Szczęśliwie Leif odnalazł jaskinie, które dają schronienie przed żywiołami. Odkryłem, że gotowanie w tych warunkach jest trudne, chyba że znajdziesz odpowiednie ognisko. Mógłbym kłaść jedzenie obok mniejszych prowizorycznych ognisk tak, jak robił to Leif, ale uważam, że zawsze przypala mięso i je brudzi. Dobra kochani, ale... Naprawdę, teraz tu już się żegnamy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację z tej gry... Bardzo proszę was o lajkowanie, komentowanie i subskrypcję mojego kanału, naszego kanału. Grał do was Shiro. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!